Spotykamy się dlatego, że nie akceptujemy polityki Kaczyńskiego. Nie akceptujemy tego, że rządzi on krajem poprzez konflikt, rządzi krajem poprzez korupcję, rządzi krajem poprzez chaos prawny. Ogranicza prawa obywatelskie, niszczy sądy, niszczy prokuraturę, niszczy policję, niszczy media i niszczy samą naszą demokrację, ponieważ ostatnie nasze wybory prezydenckie nie były w pełni demokratyczne. Nie jest to demonstracja sensu stricto strajku kobiet, ale przyłączamy się również do postulatów kobiet. Nie ma w Polsce miejsca ani na przemoc, ani na dyskryminację. Kobiety muszą w końcu uzyskać równie praw pod każdym względem. Tak, łączymy się z kobietami. Brawo! Oficjalnym organizatorem naszej demonstracji jest całkowicie nieformalna, przyjacielska paczka przyjaciół, którzy od jakiegoś czasu aktywnie uczestniczą w działaniach opozycji ulicznej, która się nazywa, którą nazwaliśmy Brygadą Ulicznej Opozycji. Nie ma ona żadnego zarządu, jest całkowicie, można powiedzieć, nieformalna. Należą do niej ludzie ponad poddziałami z różnych organizacji. Niektórzy są niezrzeszeni, ja jestem niezrzeszony. Ja jestem jedynie administratorem strony na Facebooku w tej nieformalnej grupie. Zanim przejdziemy dalej, chciałem uczcić pamięć bohatera prawa człowieka i wolności obywatelskiej Jana Lityńskiego, który w ostatnich dniach zmarł tragicznie. Osobiście miałem okazję spotkać się z nim kilkukrotnie, jak byłem członkiem Unii Wolności w Warszawie. Chociaż nie rozmawiałem z nim nigdy. Uczcijmy go minutą ciszy. A teraz głos oddaję naszemu nieocenionemu prezydentowi, prezydent miasta, pan Rafał Bruski. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Panowie policjanci, jeżeli chcecie, to zapraszam bliżej, będą lepsze ujęcia. Szanowni Państwo, artykuł 57 Konstytucji mówi o prawie do zrzeszania się legalnego, spotykania się, uczestniczenia w zgromadzeniach pokojowych. I zgodnie z tymże artykułem Konstytucji, jakże łamanej w wielu obszarach przez tych, którzy sprawują władzę, dzisiaj możemy tutaj się legalnie spotkać. Potwierdził to wyrok sądu, który nie ukarał tych, którzy to pseudo prawo tworzą. Jesteśmy tutaj, niektórzy powiedzą, nielicznie zgromadzeni w stosunku do tych, którzy myślą tak jak my. Myślą, ale niekiedy tracą nadzieję. Uważam, że właśnie ci, którzy tu przyszliśmy, jesteśmy tymi, którzy będą jak ten wrzut przypominać rządzącym o tym, że naruszane są prawa w wielu obszarach, które tutaj były wymienione. Ja osobiście postrzegam, że ci, którzy rządzą krajem, chcą za nas o wszystkim decydować. To jest zupełne zaprzeczenie tego, o co Polska i między innymi świętej pamięci pan Lityński walczyli, a więc o to, aby podmiotowo traktować każdego człowieka, aby każdy człowiek mógł decydować o swoim życiu, miał prawo do informacji rzetelnej, uczciwej, miał prawo do tego, aby jeżeli zajdzie taka potrzeba, stanąć przed sądem, walcząc o swoje racje. Tych obszarów, które są zawłaszczane, jest coraz więcej. Dotyczy to także samorządu, choćby ostatni pomysł taki, aby służbę zdrowia ponownie przejął państwo. I tych obszarów, w których oni chcą swoje macki wciskać i odcisnąć piętno na nasze życie, jest coraz więcej. Choćby pan minister Czarny, który za chwileczkę zmieni nam kanon lektur, aż się boję wymieniać tytuły, które tam się znajdą. Ja jestem temu mocno przeciwny, my wszyscy również i takich jak my myślących jest znacznie więcej. Przychodźmy na tego typu spotkania, bo one są gwarancją tego, że te wartości, o które walczymy, nigdy nie zginą. Dziękuję bardzo. Brawo! Dziękujemy! 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 A teraz poproszę o zabranie głosu przedstawiciela sędziów. Brawo! 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 Brawo!
Witam Państwa, nazywam się Jakub Kościerzyński, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Proszę Państwa, chciałbym Państwu powiedzieć, myślę, że w tym gronie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale jeśli chodzi o kwestię dotyczącą praworządności, bo taki jest przedmiot tego zgromadzenia, przynajmniej jeden, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że w Polsce mamy już do czynienia z zagrożeniem praworządności na poziomie systemowym, co potwierdza bardzo wiele aktów prawa, bardzo wiele organów, wiele aktów podjętych tutaj przez organy Unii Europejskiej. Co jest istotne, proszę Państwa, i o czym chciałem przypomnieć i o czym przypominałem wielokrotnie, zabierając głos na różnego rodzaju manifestacjach. Proszę Państwa, ta władza postawiła sobie za cel przejęcie sądownictwa i prokuratury oraz pełne upolitycznienie sądownictwa i prokuratury. Żeby przejąć sądownictwo, wymyślono dwie metody. Pierwsza to metoda marchewki. Stworzono system poprzez pełne upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, który pozwala na nominowanie w procesie sędziów osób, które będą myślały tak, jak oczekuje ta władza. Gdzie kryteria merytoryczne zostały odsunięte na dalszy plan. Gdzie wyłącznie kryteria pozamerytoryczne decydują o tym, czy ktoś sędzią zostanie, czy tym sędzią nie zostanie. Gdzie Krajowa Rada Sądownictwa, co potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, co potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniach, które stanowiły wykonanie wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku, jest organem całkowicie zależnym od władzy politycznej. Nie jest to organ, który stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ten organ nie podejmował żadnych inicjatyw w obronie licznych sędziów, którzy są represjonowani. Ten system stworzył możliwość awansu osobom, które nigdy nie powinny do tych awansów otrzymać. Bo kryteria merytoryczne zeszły na absolutnie dalszy plan. To jest jedna metoda. Bardzo niewielu nielicznych sędziów zdecydowało się skorzystać z tych fruktów, skorzystać z tej drogi awansu, która jest niekonstytucyjna i sprzeczna z prawem europejskim, po to, żeby uzyskać łatwy awans. Większość natomiast, tak jak ja tutaj stoję, z pełną świadomością nie bierze udziału w tych konkursach, bo nie chce legitymizować tego bezprawia, które zostało uchwalone przez rządzących. Nie chce doprowadzić do upolitycznienia sądów i nieważne są dla tych sędziów awanse, tylko ważne są zasady. Zasady, na których opiera się niezależność sądów, zasady, na których wreszcie, o których tutaj mówimy, czyli praworządność. To jest jedna z metod. Drugą metodą gorszą, która została zastosowana, to jest metoda kija. Ta metoda polegała na stworzeniu kompletnego, zamkniętego systemu represji, który obrał sobie za cel sędziów, którzy w sposób publiczny i odważny bronią tych wartości, na których opiera się państwo prawa. A więc bronią niezależności sądu, niezawisłości sędziów, bronią niezależności prokuratury, czy wreszcie bronią praw człowieka i obywateli na co dzień, między innymi odmawiając stosowania niekonstytucyjnych przepisów, na przykład dotyczących noszenia maseczek w określonym czasie, które obowiązywały. A organy ścigania, jak wiemy, policja ścigała osoby, mimo że bardzo wiele orzeczeń, a właściwie przytłaczająca większość orzeczeń sądowych wskazywała na to, że ten obowiązek noszenia tych maseczek był niekonstytucyjny. Czy to oznacza, że tych maseczek nie powinniśmy nosić? Nie powinniśmy je nosić.
tylko nie można ludzi ścigać za ich nienoszenie, jeżeli nakłada się ten obowiązek w sposób niekonstytucyjny. Po to są niezależne sądy, żeby to stwierdzało. I to jest też pewne pole, na którym sędziowie mogą bronić obywateli przed opresją władzy. To oczywiście nie jest na rękę tej władzy i sędziowie dzisiaj są ścigani między innymi za orzeczenia, które są wydawane nie na rękę władzy, które są niewygodne dla władzy. Przykładem takiego sędziego, którego dotknęły bezpośrednie represje, jest sędzia Igor Tuleja, który został bezprawnie pozbawiony immunitetu przez izbiarzy z pseudosądu określanego jako Izba Dyscyplinarna. Te osoby, które nie są sędziami, odsunęły sędziego Igora Tuleję od orzekania, a także w sposób istotny zmniejszyły mu wynagrodzenie. Za co? Za to, że sędzia rozpoznał sprawę na posiedzeniu i jawnie ogłosił swoje orzeczenie, do czego miał święte prawo, nie uchybił żadnemu przepisowi kodeksu postępowania karnego. Ale oczywiście było to orzeczenie niewygodne dla władz. Było to orzeczenie, które pokazywało liczne nieprawidłowości w głosowaniu w sali kolumnowej nad budżetem. O tym dowiedziała się opinia publiczna, ponieważ decyzją sędziego swoje postanowienie ogłosił publicznie. Za to dzisiaj jest ścigany. Za to jest represjonowany przez władzę polityczną. Za to odebrano mu immunitet w sposób bezprawny. Sędzia Paweł Juszczyszyn za to, że stosował prawo europejskie, od ponad roku nie orzekał. Jest odsunięty, pozbawiono go również wynagrodzenia, znacznej części wynagrodzenia. W jego sprawie przez rok nie dzieje się nic. Osobiście badam sprawę represjonowanych sędziów i jestem współautorem raportu dotyczącego represji stosowanych przez tą władzę polityczną w stosunku do sędziów. Ten raport będzie rozwijany, niestety będzie rozwijany, bo represje nie słabną. Na dzisiaj, według moich szacunków, ta liczba represjonowanych sędziów zbliża się do 300. Są to różnego rodzaju represje. Chodzi o to, że sędziowie są ścigani za wydawanie orzeczeń na podstawie albo konstytucji, albo prawa europejskiego, do czego mają prawo. A więc są ścigani za orzecznictwo. Sędziowie są ścigani za to, że nie boją się krytykować władzy, zabierając głos w debacie publicznej dotyczącej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Za takie wystąpienia, między innymi jak tutaj, gdzie po prostu bronimy wartości. Sędziowie nie angażują się w żadną politykę, tylko bronią wartości, bronią niezależności sądów, bronią niezawisłości sędziów. Po to, żeby obywatel, który staje przed sądem w konfrontacji z państwem, miał jakąkolwiek szansę wygrać. Żeby ten sąd dawał szansę obywatelowi, że może zwyciężyć w takim postępowaniu. Bo sędzia, który jest zależny od tej władzy politycznej, w żaden sposób nie będzie miał interesu, aby orzekać w sposób niezależny i niezawisły. Sędziowie są ścigani za różnego rodzaju przewinienia przez aparat dyscyplinarny, który został stworzony przez tą władzę, jest wykorzystywany w celach politycznych. Podobnie działa WSW PK, czyli Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który ściga niezależnych sędziów, stawiając im wyssane z palca zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień w sprawach, które absolutnie tego nie dotyczą. Chciałem Państwu zwrócić na to uwagę i zapewnić Państwa, że sędziowie nie ustaną w walce o praworządność i będą na swoim posterunku stali, będą się zachowywali zgodnie ze ślubowaniem i nie ulegną tej presji, którą próbuje władza na nas wywrzeć, władza polityczna. Bardzo dziękuję za uwagę. Wolne sądy! 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 Moi drodzy,
Moi drodzy, jeszcze raz pan prezydent Bruski. Szanowni Państwo, kieruję te słowa do dowodzącego policyjną akcją, która tutaj jest. Mój pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego poinformował mnie, że policja oczekuje, że to zgromadzenie jest uznane jako nielegalne i że się rozejdziemy. W związku z tym, jeżeli odwagę ma dowodzący akcją, zapraszam tutaj, niech się przedstawi z imienia i nazwiska. Niech poda podstawę prawną po to, abyśmy mogli go poznać. Przejdzie pan do historii, zapraszam, albo pani. Zapraszam tutaj, czekamy 30 sekund. Zapraszamy! 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 Ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa. 15 sekund. Jeszcze czekamy 15 sekund, bo szkoda naszego czasu tutaj. Zapraszam tutaj do mikrofonu. Podstawa prawna, imię i nazwisko. I niech pan powie to, co pan ma ochotę powiedzieć, a nie chowa się za plecami urzędnika. Zapraszam tutaj. I wszystkich innych, którzy mają ochotę przyjść, a stoją tutaj, czekają, nie wiem na co. Mamy prawo protestować! 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 Panie i panowie policjanci, tak jak profesor Bartoszewski powiedział, warto być przyzwoitym. Dajmy się zastraszyć, bądźmy na luzie, cieszmy się naszą manifestacją, która jest dla wszystkich obywateli, którzy do tej pory nie mogli manifestować. Jak gra muzyka, to tańczmy, jeżeli to jest możliwe. Zapraszam przedstawicielkę adwokatów, panią Brejzę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dorota Brejza, jestem adwokatem w Izbie Bydgoskiej. Proszę Państwa, każdy, kto interesuje się życiem publicznym, wie, dostrzega i widzi, że od kilku lat codziennie, metodycznie, krok po kroku, po kawałku, odbierana jest nam praworządność. Ten fundamentalizm ma tak naprawdę bardzo wiele twarzy. To jest twarz represyjnej ustawy wobec kobiet. To jest twarz upadłego Trybunału Konstytucyjnego. To jest twarz nieistniejącego już trójpodziału władzy. To jest wreszcie twarz upolitycznionej prokuratury. To jest twarz politycznej policji w służbie partii. Proszę Państwa, to nie są wcale abstrakcyjne hasła, jak mogłoby się wydawać. Trójpodział władzy, konstytucja, gdzieś coś bardzo daleko od obywateli. Wręcz przeciwnie. Każdy z nas, każdy obywatel spotyka się w swoim życiu z przewlekłością w sądach. Każdego z nas, każdą Polkę może dotknąć represja aborcyjnej ustawy przepchniętej butem przez Trybunał Konstytucyjny. Każdy z nas może spotkać się z opresją policji na legalnym zgromadzeniu przez państwo nazywanym tylko nielegalnym. Gaz w twarz, pałki teleskopowe. Proszę Państwa, złamana ręka, to jest nasza, polska, dzisiejsza rzeczywistość, bardzo daleka od praworządności. Adwokatura dzisiaj chce wypełniać swoje ustawowe zadania, chce stać na straży wolności i praw obywatelskich. Jednocześnie adwokatura wyraża swoją ogromną solidarność i wsparcie z represjonowanymi sędziami, a także zsyłanymi prokuratorami gdzieś na koniec Polski za to, że ważą się chcieć zachować niezależność. Proszę Państwa, adwokatura przede wszystkim jest z każdym obywatelem, któremu przyjdzie stanąć twarzą w twarz z opresją władzy. Jesteśmy i będziemy po właściwej stronie. Jesteśmy, proszę Państwa, z Wami. Dziękuję bardzo. Serdeczne dzięki składamy wszystkim adwokatom, którzy nas wspierają pro bono. Jest ich w Polsce bardzo wiele. Są absolutnie niezbędni dla opozycji ulicznej, która wciąż jest szykanowana przez władzę. Bardzo im wszystkim dziękujemy. Dziękujemy! 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 Dziękujemy.
Dziękujemy. Teraz poproszę o zabranie głosu w imieniu dziennikarzy pana Józefa Herolda. Co to są media niezależne? Przerwa techniczna. Wolne sądy! 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 Wolni ludzie! 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 Co to są media wolne, media niezależne? Najprościej byłoby powiedzieć, że to są takie media, które służą społeczeństwu, a nie władzy. Właściwie każda władza nie lubi wolnych mediów, a już szczególnie ta władza, która ma coś do ukrycia przed społeczeństwem, tam gdzie jest korupcja, gdzie jest nepotyzm, gdzie są przekręty, czy wręcz pospolita głupota. A żeby to wytłumaczyć na przykładzie, to dwa zupełnie najnowsze, przedwczoraj i wczoraj, mówiące o tym, czemu służą, czy mogą służyć wolne media. Cztery lata temu Telewizja Polska, no, w sposób absolutnie nieprzyzwoity, haniebny, no, zachowała się wobec organizacji imigranckiej w Gdańsku, tak jak mówię, nieprzyzwoicie. Po czterech, właściwie pięciu latach sąd apelacyjny uznał, że telewizja złamała prawo i musi wykonać wyrok, którym jest grzywna i przeprosiny. Ale Telewizja Polska tego nie zrobiła i pewnie nie zrobi. Dlaczego? No bo stoi u władzy, jest przy władzy, zabezpiecza władzę. Czy wiedza o tym, o czym ja teraz mówię, byłaby możliwa, gdyby nie wolne media? Nie, nie byłaby możliwa, bo telewizja nie powiedziałaby o tym, czego się dopuściła. Wczoraj, może przedwczoraj, a nazista z ONR-u miał być szefem oddziału IPN-u we Wrocławiu. No ale gazety pokazały go z hitlerowskim pozdrowieniem. Nie będzie szefem IPN-u wrocławskiego, ale to dlatego, że wolne media pokazały tą jego rękę. No, jest pytanie do pana prezydenta, jak to się stało, że ten człowiek od niego dostał, mówię o prezydencie RP. Czy dwa lata temu krzyż zasługi, za co ten krzyż dostał? Tenże pan prezydent w wywiadzie telewizyjnym cieszył się, że w Polsce policja postępuje fair, zgodnie z prawem, bo jeszcze nikogo nikt nie zabił. A tenże pan prezydent nie zająknął się, że dziś legitymacja prasowa nie broni od tego, żeby dostać po oczach gazem pieprzowym, żeby kogoś zatrzymać. I jeżeli ktoś mówi teraz, że ano na Białorusi to tam biją i zamykają w klatkach, to ta Białoruś może przyjść. Wszyscy jak tu stoimy, pamiętamy, 5 lat temu, 4 lata temu, 3 lata temu mówiliśmy, w Polsce to jest niemożliwe.
I tu padały różne kolejne granice, które uznawaliśmy za niemożliwe. To się nie może zdarzyć. I to się zdarzyło. 40 lat temu, tu, kilkaset metrów od tego miejsca, w Starym Porcie, władza zamachnęła się na solidarność, na wolność, na prawa obywatelskie, na demokrację. To nie są porównywalne rzeczy. To nie w tę stronę. Ale dziś władza też chce mieć kontrolę. Także nad mediami. Pamiętam taką sytuację właśnie z tego 19 marca, właściwie 20. Byłem w środku w biurze prasowym, na czele którego stał bardzo mądry człowiek, Karol Modzelewski. Naokoło tego protestu, na obu brzegach Brody stało lekko kilkanaście tysięcy, a może i więcej ludzi. I w pewnym momencie przychodzą ci, którzy stali tam na bramce i mówią: przyjechała delegacja z Zhenzhipao, z Pekinu, jako rzecznicy komunistycznej gazety. To ja poleciałem do Modzelewskiego i mówię: wpuszczać czy nie wpuszczać? On mówi: oczywiście, że wpuszczać. Oni muszą, wszyscy muszą wiedzieć, co tu się dzieje. Czy napiszą, jak napiszą, ale muszą wiedzieć. A jak ich nie wpuścimy, to napiszą, że Solidarność nie przestrzega demokracji. A i tak będą wiedzieli, o co chodzi. I to jest nauka. Na tym polegają wolne media. Dostęp do wiedzy. A ta wiedza jest bardzo ważna. Żyjemy w kraju, w którym teraz 25% ludzi mówi, że koronawirus to jest ściema i spisek. Co czwarty. Jacek Kuroń w takich razach mówił: szkoła, durniu, szkoła. Dlatego potrzebna jest wiedza i od tego są wolne media. Nie tylko, żeby dyscyplinować, ale także, żeby uczyć. Uczyć demokracji i żeby ją przestrzegać. Bo wolne media nie są po to, żeby opisywać łamanie prawa, ale żeby nie dopuszczać do łamania prawa. A wiosna przyjdzie. Musimy jej tylko pomóc. Dziękujemy naszym dziennikarzom, którzy całkowicie są niezbędni w naszych codziennych zmaganiach na ulicy. Bez tego, jak opisują nasze sytuacje, jak opisują protesty, bez tego, jak opisują to, do czego w ogóle dochodzi, jak opisują przemoc policji, całkowicie nielegalną, no mielibyśmy o wiele trudniej. Także dziękujemy dziennikarzom. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Raz, raz. Nie organizatorkę, tylko wodzirejkę. Tak. Z Manifu Bydgoskiej. Dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko wam wszystkim, bo słuchajcie, to już minął rok mniej więcej od początku pandemii w Polsce i uważam, że naprawdę wszystkim osobom, które wciąż po tym roku wyczerpującym, niezwykle trudnym, mają siłę protestować, mają siłę stawiać opór. To jest niesamowite, ile wy macie energii. Mi się czasem kończy, potem leżę godzinami, nie mogę wstać, nie mogę się podnieść, a wy tu zawsze jesteście i także brawo wielkie dla was. Jestem poruszona tym niesamowicie. Słuchajcie, były w tym roku takie demonstracje, na których było nas 5 tysięcy, były takie, na których były 3 osoby, ale najważniejsze, że cały czas mamy odwagę przeciwstawiać się odbieraniu nam kolejnych praw. Bo zobaczcie, ile osób tu dzisiaj przemawia i każda reprezentuje zupełnie inny zakres praw człowieka, które są w Polsce w tej chwili łamane.
To jest przerażające, jak każdego dnia po kawałku odbierana jest nam nasza rzeczywistość, nasza codzienność, nasz dostęp do tego wszystkiego, co nazywamy Europą, co nazywamy wolnością, co nazywamy możliwością samostanowienia. Ja pierwszy raz w tym roku wychodziłam na ulicę spontanicznie, kiedy protestowaliśmy w sierpniu razem ze Stowarzyszeniem Stan Równości i z osobami wspierającymi aresztowaną aktywistkę Margo ze Stop Bzdurą, która została zamknięta za to, że zawiesiła tęczową flagę na pomnikach, która została zamknięta za to, że miała okazję, że miała odwagę przeciwstawić się homofobobusom jeżdżącym po Warszawie. Później protestowałyśmy, ponieważ odebrano nam resztki praw do samostanowienia, do decydowania o własnych ciałach, do decydowania o tym, kiedy chcemy być matką, do decydowania o tym, ile będziemy mieć dzieci, do decydowania o tym, czy mamy siłę opiekować się dzieckiem chorym. Protestowałyśmy bardzo licznie i protestujemy wciąż, ale wciąż nie wystarczy tego naszego gniewu. Ja chciałam jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj na początku było powiedziane, że to jest pierwsze legalne zgromadzenie. To nieprawda. To jest pierwsze zarejestrowane zgromadzenie. I ja bardzo się cieszę. Wszystkie nasze zgromadzenia, wszystkie spotkania, wszystkie manifestacje, blokady w obronie praw człowieka są legalne, bo my zawsze mamy prawo protestować i domagać się tych praw, które są nam powoli zabierane. Natomiast to jest pierwsze zarejestrowane zgromadzenie i ja się bardzo cieszę z tego, że ten opór, który szedł z ulicy, że ten gniew został zauważony, został dostrzeżony przez naszych urzędników i że oni również wykazali się odwagą. Tylko pamiętajcie, ta odwaga zawsze rodzi się w nas. To od nas się zaczyna, to od nas przychodzących tutaj, krzyczących, zbierających podpisy, mówiących, że nie zgodzimy się na życie w takim kraju. Dlatego bardzo ważne, żeby mieć tę siłę, żeby wciąż się spotykać i żeby nas po prostu nie wzięli na czas. Jest nas coraz mniej, ale wciąż jesteśmy i to budzi naprawdę niesamowite pokłady nadziei. I ta nadzieja jest teraz super ważna, dlatego mam poczucie, że damy radę. Jeżeli wiosna nie będzie nasza, to za jakiś czas zwyciężymy i będziemy mogli decydować o sobie, żyć w wolnym kraju, cieszyć się wolnymi mediami, decydować o swoim życiu reprodukcyjnym. I jeszcze tylko na koniec, ostatnia rzecz, obiecuję, pewnie jestem po czasie, zawsze jestem po czasie. Chciałam wam przypomnieć najważniejszy numer w Polsce, numer do aborcyjnego Dream Teamu. Bo tak jak mówię, zaczyna się od nas, zaczyna się od sieci samoorganizacji, zaczyna się od siostrzeństwa i od współpracy. Dlatego pamiętajcie proszę, jeżeli potrzebujecie pomocy, jeżeli potrzebujecie aborcji, to dzwońcie. 22 29 22 597. Dziękuję wam bardzo. Solidarność naszą bronią. Naszą bronią. Solidarność naszą bronią. Solidarność naszą bronią.